Portal WRC.pl. Bardzo proszę, radny Włodzimierz Naumczyk. Ja chciałbym w imieniu Roberta Koteckiego i swoim zaprezentować dwa wnioski. Pierwszy dotyczy informacji o śmieciach. Tu chciałbym wrócić do ubiegłomiesięcznej sesji Rady Miasta. Po tej sesji dwa tygodnie później ukazała się w mediach informacja, w której można było przeczytać w medium papierowym wypowiedź kolegi Krzysztofa Poszwy o tym, że głosując czy proponując takie stawki za odbiór śmieci, skompromitowaliśmy się dokumentnie i zbłaźniliśmy się. Ja widzę, jak iskrzy na linii tutaj Krzysztof, kolega Krzysztof i pan wiceburmistrz, i chciałbym zaproponować inną drogę, nie klinczu, i chciałbym podziękować koledze Krzysztofowi za to sformułowanie zbłaźniliśmy się, ponieważ no, to sytuuje mnie przynajmniej w doborowym towarzystwie. Obejrzałem sobie raz jeszcze reprodukcję obrazu Matejki Stańczyk i ten gość tam na tym obrazie to naprawdę był najtrzeźwiejszy facet w Narodowym Cyrku. I tak pomyślałem, że też takie sformułowanie daje mnie przynajmniej olbrzymi spokój i taką satysfakcję, ponieważ błaźni mogą mówić prawdę. I do czego zmierzam? To jest wstęp do prezentacji wniosku. Mianowicie, jeśli rzeczywiście była to kompromitacja, to była to kompromitacja na skalę ogólnopolską. Przytoczę tylko kilkanaście przykładów podwyżek cen śmieci, które, drodzy państwo, plasują się w przedziale od 100 do 400% nawet w stosunku do cen poprzednich. Rekordem Polski jest stawka za odbiór śmieci w markach, która wzrosła z 8 zł do 32. W Olkuszu z 9 do 22, w Łodzi z 7 do 24, w Płocku z 11 do 26. I dalej informacja z wczoraj, z 13 zł 50 groszy do 26 wzrosły opłaty w Świdnicy, niesegregowalne 78 nawet. W Wałbrzychu mieszkańcy zapłacą za odbiór śmieci 27 zł, w Jeleniej Górze 27, w Jaworzynie Śląskiej 26, w Jaworze 28, w Kłodzku 26, w Ząbkowicach Śląskich 28. Sąsiedzi nasi, Chodzież 28, Budzeń 26, Rogoźno 26 zł. Jak państwo mieliście okazję przeczytać niedawno w mediach, wójt gminy Wapno zaproponował stawkę zgodną z wyliczeniami w wysokości 33 zł. Radni zaprotestowali, chcieli uchwalić, chyba nawet uchwalili, jeśli dobrze pamiętam, stawkę niższą. Niewiele czasu trwało, aby Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała tę stawkę, a wiemy już wszyscy, zdajemy sobie sprawę świetnie z tego, że system musi się samofinansować, nie można do niego dokładać z pieniędzy innych niż tylko pochodzące z opłat. I w związku z tym myślę, że dobrą rzeczą będzie, jeśli jako radni zwrócimy się do pana burmistrza z wnioskiem i odczytam go, żeby nie referować. Wniosek nosi tytuł: wniosek dotyczący zabezpieczenia środków na przygotowanie, wykonanie i dystrybucję ulotek informujących o zasadach segregowania śmieci i szczegółowych, a nie będących efektem działań samorządu, przyczynach podwyżki cen za odbiór odpadów. Uzasadnienie. W związku z nachalnym propagowaniem w przestrzeni publicznej informacji i opinii wskazujących na samorząd, organ stanowiący w postaci Rady Miasta część radnych Rady Miasta i organ wykonawczy, burmistrz miasta, jako bezpośrednią przyczynę podwyżek cen za wywóz odpadów, przedstawianych emocjonalnie jako kompromitujące i niczym nieuzasadnione, zwracamy się z prośbą o zabezpieczenie z puli środków przeznaczonych na finansowanie gospodarki odpadami
środków na przygotowanie, wykonanie i dystrybucję materiałów informujących szczegółowo, merytorycznie mieszkańców o przyczynach wzrostu cen za wywóz odpadów, o konsekwencjach konieczności dostosowania się naszego samorządu do działań ustawodawcy regulujących system gospodarki odpadami w kraju. Aby uniknąć nieporozumień, dezinformacji i eskalacji negatywnych emocji, konieczne jest naszym zdaniem poinformowanie mieszkańców o tym, iż zgodnie z przepisami system gospodarowania odpadami komunalnymi ma się samofinansować. I dlatego wysokość ponoszonych przez mieszkańców opłat powinna być ustalona na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu, że ustawodawca zakazuje jednocześnie wykorzystywania tych pieniędzy na inne cele. Środki na postulowane przez nas działania znajdują się w puli wspomnianych wyżej środków, z których część samorządy mogą przeznaczyć na koszty administrowania systemem czy na inne wydatki z nim związane i tu na przykład na wydruk ulotek, plakatów czy naklejek związanych z gospodarowaniem odpadami i podobne. Taki wniosek złożymy jutro na ręce pana burmistrza. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, no powiem tak, bardzo dobrze wiem, co mówiłem i nie było tam na pewno żadnego słowa o płaznowaniu, także prosiłbym, żeby pan radny mimo wszystko zwracał uwagę i mówił przede wszystkim prawdę, a więc to, co było, tak? Kompromitacja, tak, oczywiście. Skierowałem takie słowa w kierunku waszego klubu, ale nie było mowy o błaznowaniu czy tego typu wyrażeniach. A więc prosiłbym, mimo wszystko wiem, że jest pan specjalistą od precyzji, więc mówmy precyzyjnie, tak? I jeszcze jedna taka kwestia, Rada Miejska. To jest Rada Miejska, Rada Miasta. Nie ma takiego terminu. W wielu kadencjach zawsze zwracano nam uwagę, szczególnie osobom, które pisały różnego rodzaju wnioski, a więc też chciałbym zwrócić uwagę, że jest taka instytucja jak Rada, instytucja, organ samorządowy, Rada Miejska, nie Rada Miasta. To też chciałbym też sprecyzować. A więc mam nadzieję, że wyjaśniliśmy sobie wszystko i w ten sposób możemy przejść do następnych tematów związanych z samorządnością naszego miasta. Dziękuję bardzo. Portal wrc.pl